Dlaczego polska waluta jest tak słaba? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, witaj Przemku. Dzień dobry Zbyszku, witam Państwa. Napisałeś w swoim komentarzu, że gdy słabną waluty rynków wschodzących, no to jest naturalne, że złoty też traci. Ale gdy te waluty rynków wschodzących odbijają, to to odbicie złotego jest znacznie mniejsze. Dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie, prawda? Dlaczego złoty zaczął się zachowywać tak, powiedziałbym, połowicznie jak waluta rynków wschodzących i to nie do końca może tak, jakbyśmy chcieli, tak? Czyli jakby traci, kiedy jest nerwowo na rynku, a kiedy jest dobra sytuacja, kiedy mamy odbicia na giełdach, kiedy wraca optymizm, to złoty niespecjalnie zyskuje. No i jakby tutaj wydaje się, że należy wymienić dwa główne czynniki. Pierwszy czynnik, który już jakiś czas jest z nami i odgrywa coraz większą rolę, to jest podejście NBP do kwestii inflacji, gdzie ta inflacja ewidentnie zadomowiła się na poziomie dużo powyżej celu i jakby no, jest bardzo duże ryzyko, że nie będzie to inflacja przejściowa. W ekonomii nigdy niczego nie wiemy na 100%, jakby nawet jeśli, nie wiem, jest 50% ryzyka tego, że inflacja będzie sporo powyżej celu, a drugie 50%, że po prostu spadnie do celu, no to i tak powinno się w jaki sposób na to zareagować, tak? To znaczy, że ryzyko jest niesymetryczne i należy je zareagować, bo nigdy nie możemy być przekonani, nawet jeśli jesteśmy ekonomistą, prezesem, to nie możemy powiedzieć tak, no jestem przekonany, że inflacja spadnie, w związku z tym ignoruję inne scenariusze, a jednocześnie reakcje, które widzimy ze strony innych banków centralnych, sprawiają po prostu, że inwestorzy no, mijają złotego, więc to jest pierwszy czynnik, tak jakby ta zbyt luźna polityka pieniężna, zerowe stopy procentowe w środowisku wysokiej inflacji, czyli inaczej ujemne, bardzo ujemne, realne stopy procentowe, to jest to, co dzisiaj bardzo ciąży złotemu i to widać, to nie jest tak, że właśnie w związku z tym złoty codziennie sobie będzie tam tracił jakiś niewielki procent, tak jakby rynki tak nie funkcjonują, jeśli jest dobrze, to ten kapitał nie ucieka, ale też jak widać niespecjalnie napływa, ale jeśli jest bardziej nerwowo, to złoty traci, tak jakby te kursy dzięki temu systematycznie jednak z czasem pną się do góry, no franka mamy znowu w pobliżu 4,30, dawno tak nie było, więc no to nie jest coś, co... No możliwe, że będzie reagował szwajcarski bank centralny. Nie będzie szwajcarski bank reagował, bo szwajcarski bank już jakby zdał sobie sprawę z tego, że sam nie jest w stanie kreować kursu franka. Ta polityka SNB jest już tak ekstremalnie luźna, tam są stopy minus 0,75 i po prostu SNB no nie zrobi nic więcej. Tak, widział, że przegrał w pewnym sensie tą walkę o utrzymanie konkretnego kursu franka, więc jakby na to bym nie liczył. Natomiast jakby drugą kwestią, o której jeszcze nie powiedziałem, jest to, że jakby ten spór z Unią też wydaje się mieć jakiś już tam wpływ na złotego. To jakby moim zdaniem nie jest wpływ decydujący, ale jest to zauważalne. Tak jakby cały czas to nie jest scenariusz podstawowy, nie mówi się bardzo dużo i szeroko o polexicie, ale no rynek lubi plotki, tak? Jakby jeśli takie story gdzieś tam zaczyna się ugruntawiać na rynku i niespecjalnie widać poprawę sentymentu, no to jest to dodatkowy czynnik, który gdzieś tam zaczyna ciążyć i wydaje mi się, że tak powoli się dzieje. Ale przed kilkoma miesiącami były wypowiedzi prezesa NBP, że no, nie chce mocniejszego złotego, czyli pozostaniemy przy słabym złotym i NBP będzie wspierać taką sytuację? No jakby oczywiście to, że NBP ma taki stosunek do waluty, to jest sprzyja osłabieniu, to jest jak najbardziej moim zdaniem oczywiste, to wcale nie jest powiedziane, że NBP ma chcieć mocnego złotego, my mówimy tutaj dzisiaj o tym, dlaczego złoty traci, no więc właśnie podałem politykę pieniężną jako główną przesłankę i być może to jest NBP na rękę, tak, no bo z jednej strony wiadomo, słabszy złoty zwiększa w krótkim terminie konkurencyjność naszego eksportu, z drugiej strony oczywiście w kontekście wysokiej inflacji jest niepożądany, tak, no bo jakby napędza ten wzrost inflacji, więc to jest zawsze miecz obusieczny, z tym, że jakby w przypadku walut rynków wschodzących jest tak, że jeśli przejdziemy przez jakiś punkt utraty zaufania co do na przykład determinacji
banku centralnego w utrzymaniu stabilności cen, to może być trudno go odzyskać. Jako najlepszy przykład tutaj zawsze podaję turecką lirę. Oczywiście nam jest bardzo daleko do tego, tak jakby to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale to też nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, to jest raczej proces. I teraz na przykład w takiej Turcji mamy spiralę osłabienia waluty i inflacji, która wymaga bardzo wysokich stóp procentowych, które są szkodliwe dla gospodarki. Tak jakby to jest kompletnie drugi biegun, ale no jakby oni nie są w stanie już z tym nic zrobić, więc na pewno nie chcemy się znaleźć w takim położeniu. Twoje przewidywania co do kursu złotego wobec najważniejszych walut na koniec roku, jakie są? No i moje przewidywania są takie, że prawdopodobnie te kursy będą na poziomach zbliżonych do tego, co mamy teraz. Może dolar będzie trochę jeszcze droższy, powyżej 4 zł, ponieważ akurat w tej chwili jesteśmy w momencie takiego pogorszenia nastrojów na rynku. Na razie widać jednak tendencję do tego, że inwestorzy traktują to jako okazję, tak? I oczywiście nie wiemy, czy nie dojdzie do jakiegoś większego załamania, ale na razie jakby ta szklana podłoga cały czas obowiązuje. Z drugiej strony, dlaczego mocniejszy dolar jeszcze, mimo że on już jest drogi? No, w Stanach Zjednoczonych mamy, najprawdopodobniej rozpocznie się proces kończenia polityki do druku, przynajmniej na jakiś czas. Ja nie wierzę, że na długo się Fed rozstanie z tą polityką, ale no, prawdopodobnie będzie ten dodruk zmniejszał i to już teraz wywołuje wzrost rentowności, a to pomaga dolarowi, więc jeśli ten proces będzie kontynuowany, to dolar po prostu może jeszcze zyskać w tym roku. Dlaczego złoty jest tak słaby? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.